Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj pogoda nie zmieni się. Będą padały dalej kamienie i gruz. Temperatura wzrośnie do 30 stopni w cieniu i do 15 w chlewie. Natomiast za stodołą będzie 0. Ciśnienie będzie do 5 atmosfer, a wiatr będzie słaby do 250 km na sekundę. U ludzi wrażliwych mogą pękać czaszki i wyłamywać się kręgosłupy. Zapraszamy na serwis informacyjny. Dzisiaj we wsi Jaczno wybuchł pożar w chlewie, gdzie spalili się 3 krowy, 2 małe parasiata, wszystka sieczka, połowa buraków, spalił się ogon dla konia i źrebiaci. W chlewie. Przed godziną w pokośnie kury dziobali awios, jechał PKS i zostali tylko pióra i pukły. Silne powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, cyklony, mrozy, upały od tygodnia nawiedzają Kalno i dlatego wydzielają się gazy przypominające zapachem puk z warczącej odbytnicy. Po wielu sekundach badań lekarze z Nowego Dworu odkryli, że wdepnięcie brudnym filcem w narzędzia do operacji powoduje zakażenia pochw i wagin dziewcząt, made in zabawa oraz jest główną przyczyną raka odbytu. To już wszystkie informacje. Pójdę do chaty, bożonka w łóżku żdże, porucha cię chce. Do widzenia.